Ja trochę już żyję i funkcjonuję w tym mieście, również w tej Radzie, tej kadencji. No, wydaje mi się, że radni Platformy tradycyjnie będą uważali, że czy udawali, że problemu nie ma. Najprawdopodobniej skorzystają raz jeszcze ze swojej większości, zamykając oczy na rzeczywistość. Z jednej strony nawet się temu nie dziwię, ponieważ no, trudno, żeby nagle sprawcy tej sytuacji, którzy przez ileś lat do niej doprowadzali, no, poczuli jakieś, nie wiem, wyrzuty sumienia, prawda, żeby poczuli się winni za katastrofę, jak Państwo wiecie, dosyć powszechne w tej Radzie, w większości Rady Miejskiej Grudziądza jest poczucie kompletnej nieodpowiedzialności za cokolwiek, czego mieliśmy przykłady na wiele razy w przeszłości. Natomiast jeśli chodzi o sytuację finansową miasta, no ja powtarzam to od dosyć dawna, że praktycznie działamy czy pracujemy obecnie na budżecie całkowicie nierealnym. Gdyby przygotowano ten, zażądano czy domagano się w tym budżecie przygotowania rezerw na okoliczność rozstrzygnięcia sporu o to, czy jest szpital, to okazałoby się, że budżet, z którym obecnie mamy do czynienia, jest budżetem, który się ma nijak do poprzedniej sesji, głosując za przekazaniem sprawy do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jak Państwo wiecie, nasze stanowisko w tej sprawie jest inne. Uważamy, że to jest bardzo kosztowna zabawa, jaką prowadzi obecnie pan Malinowski i pan Sikora. Ona miasto kosztuje miesięcznie, jak oceniam, kilka milionów złotych, ponieważ niepodjęcie działań kilka miesięcy temu w sprawie racjonalizacji długów, znaczy obciążeń finansowych szpitala, powoduje, że strata szpitala no jest na koniec roku może być bardzo wysoka. Oceniamy to, że to jest kwota między 6-7 milionów miesięcznie. Nie, że GIM nie będzie niewypłacalny. No pewnie, że będzie niewypłacalny, ponieważ GIM nie ma w tej koncepcji żadnych przychodów. On ma mieć tylko długi. No pomysł jest, ja znam szczegóły tego pomysłu, natomiast no nie potrafię być niestety jego udzielić jakiejś glosy, która by objaśniała, na czym on ma polegać. Natomiast no, trzeba zadać sobie jedno zasadnicze pytanie. Co to jest GIM? Kto jest właścicielem GIM-u? Co się stanie z nieruchomościami, których GIM jest posiadaczem, a ma się stać, z tego co rozumiem, posiadaczem jeszcze kolejnych? No i wreszcie ostatnie pytanie. Co na to wierzyciele? Oczywiście ja przede wszystkim sądzę, że po przedstawieniu tego projektu chciałem powiedzieć, nie, sorry, żeby nie wejść na ścieżkę tutaj niebezpiecznych żartów. Ja sądzę, że oczy w słup z przerażenia powinien postawić prezydent Grudziądza i autor obecnego sporu o własność szpitala, czyli pan wiceprezydent Sikora. Jeżeli oni nie po tego typu rewelacjach, jakie zostały przedstawione w tym planie na Radzie Społecznej, nie krzyczą z przerażenia, to obawiam się, że oni po prostu tego pomysłu, który tam zaprezentowano, całkowicie nie rozumieją. Bo powiem krótko, ten pomysł, on może nie byłby zupełnie pozbawiony sensu w jednym przypadku. Gdyby rzeczywiście miasto powiedziało: dobrze, mamy pomysł, wiemy, jak rozwiązać problem zadłużenia szpitala i jesteśmy gotowi ten dług wziąć na siebie. Gdyby tak miasto powiedziało, to rzeczywiście wtedy jakby ten pomysł dyrektora szpitala miałby ręce i nogi, ale oczywiście w obecnej sytuacji no jest to coś, co jest kompletnie nierealne, niewykonalne, nie mające żadnych szans na zrealizowanie tego. Trwanie tej sytuacji dalej no doprowadzi do tego, że niedługo w ogóle o losach tego szpitala zdecydują
zdecydują wierzyciele już bez udziału i bez istotnego zaangażowania samego szpitala, miasta i tak dalej, i tak dalej. Także no, myślę, że pomysł jest całkowicie odrealniony. To jest trochę tak, jakby powiedzieć, pożyczyłem 500 000 000 zł i od dzisiaj przekazuję te 500 000 000 długu Kowalskiemu i od dzisiaj mam pełną na nowo wiarygodność, mam nową zdolność kredytową, prawda, i tak dalej, i tak dalej, a niech martwi się Kowalski. Trochę tak na tym ten pomysł polega. Da, proszę zobaczyć, jak wygląda struktura właścicielska spółki i właściciel za długi tej spółki odpowiada. Poza tym GIM dysponuje już znaczną częścią majątku, na którym stoją obiekty szpitalne. Ten majątek jest obciążony hipotekami, a w myśl tego pomysłu, o którym jest mowa, GIM miałby się stać również właścicielem pozostałej części obiektów, które szpital z kolei od GIM-u miałby dzierżawić. Tylko proszę zapytać, co zrobią wierzyciele, którzy udzielili tych kredytów. Co zrobią z majątkiem GIM-u, jak się na nim zaspokoją i jaka w związku z tym czeka przyszłość te obiekty szpitalne, na których szpital dzisiaj funkcjonuje. No przecież to takie pytania trzeba zadać i ja uważam, że ten pomysł jest przede wszystkim przerażający dla miasta i to miasto powinno być przerażone tego typu pomysłami. My oczywiście jako radni jesteśmy przerażeni tą sytuacją, chociaż niewiele możemy tu zrobić, ale ja powiem jedno, bez zaangażowania miasta ten pomysł zgłoszony przez doktora Nowaka nie będzie mógł być zrealizowany, więc to jest dzisiaj opowiadanie bajek po prostu. Ja dokładnie zadałem panu prezydentowi pytanie, ile ten audyt kosztował i zadałem mu pytanie, czy moglibyśmy mieć wgląd w ten dokument. Jako klub radnych, pan prezydent obiecał nam, publicznie zresztą to powiedział, myślę, że do protokołu chętnie powrócę jeszcze w tej kwestii, że taki audyt nie tylko ja dostanę, ale także my, ale także... Okej, rozumiem. No ale ja chciałem od pana prezydenta, ponieważ mi obiecał, więc ja to tak traktuję. Więc do dnia dzisiejszego go nie otrzymałem i my nie mieliśmy jeszcze w niego wglądu. Praca nauczyciela polega przede wszystkim na tym, że na pewnym etapie swojej, od początku do pewnego etapu, tak, realizuje on cztery chyba etapy awansu zawodowego. I to jest spore utrudnienie. Oprócz tego padły takie zarzuty wobec Wydziału Edukacji, że jednak, pomimo że są nauczyciele w szkole zatrudnieni poniżej etatu, są zatrudnieni na etat osoby, które posiadają już emeryturę lub są w wieku emerytalnym i mogłyby skorzystać z tego przywileju. Tak? Rzeczywiście miasto Grudziądz nie jest miastem zasobnym w miejsca pracy. Liczba nauczycieli jest dość spora i tutaj kwestie wprowadzenia tych regulacji to oczywiście to jest sprawa radnych i Wydziału Edukacji. Informacje od nauczycieli, którzy tak jak powiedziałem są pełni obaw co do swojego zatrudnienia i co do ilości godzin. No oczywiście mieliśmy do tej pory pewną ogólną wiedzę, na przykład co do oddziałów wczesnoszkolnych, ponieważ tam będzie jeden z takich bardzo poważnych problemów, ponieważ około 14 nauczycieli straci pracę, chociaż Wydział Edukacji mówi, że nie zostaną im podpisane, czy nie zostaną im odnowione umowy, ale tak czy inaczej 14 nauczycieli nie będzie miało pracy. Tak jak powiedziałem, jest spore zmartwienie nauczycieli co do ilości godzin w przyszłym roku szkolnym. My dzisiaj, analizując tą sytuację, zwrócimy się do naczelnika wydziału o szczegółową informację w tych wszystkich kwestiach, ponieważ niepokoi nas, że są nauczyciele, którzy mają ponad etat, co sprawia, że innym może tych godzin brakować. Ale takiej wiedzy nie mamy. Ilu jest takich nauczycieli, którzy mają powyżej etatu? Ale są też, proszę Państwa, nauczyciele, którzy mają tylko pół etatu. Są nauczyciele, którzy mają troszeczkę więcej niż pół etatu.
W związku z tym, tak jak tutaj pan Sławek powiedział, to są kwestie też także awansu zawodowego. To im oczywiście utrudnia. Natomiast my w tej kwestii będziemy się zwracać do naczelnika wydziału, prosząc o szczegółowe informacje. A kto wie, czy z pewnymi sugestiami, w związku z pewnymi okolicznościami, jakie mają miejsce u nas w mieście, nie będziemy tutaj próbowali przygotować wspólnie z wydziałem uchwały, która jest z 2000 roku, dotycząca uśrednienia etatu. I kto wie, czy do tej uchwały w trudnej sytuacji, ponieważ jest niż demograficzny, czy do tej uchwały nie trzeba będzie powrócić i troszeczkę ją uporządkować, ponieważ niepokój występuje. To, co powiedziałem, że część nauczycieli ma więcej niż jeden etat, to oczywiście sprawia, że ktoś inny na tym traci. No oczywiście jest też grupa, która i młodych nauczycieli, która w ten sposób, proszę Państwa, nie może być zatrudniona, a dobrze by było, gdyby na ten rynek pracy i przy boku starszych nauczycieli mogli już wchodzić i dobrze być przygotowywani, dobrze wykonywać swój zawód w poszczególnych placówkach oświatowych. Więc to jest ta kwestia, o którą będziemy tutaj zabiegać. Będziemy się temu bacznie przyglądać, tym bardziej, że to jest, zacznie się okres wakacyjny i pewne ruchy co do ilości godzin jeszcze nastąpią i zmiany w arkuszach organizacyjnych również. Na pewno będzie poszukiwanie uzupełnienia etatów w poszczególnych szkołach. Chodzi o to, proszę Państwa, żeby to zrobić naprawdę uczciwie i sprawiedliwie. I chodzi o to, żeby, proszę Państwa, w tej trudnej sytuacji braku godzin dla nauczycieli, żeby tymi godzinami w sposób uczciwy się też dzielić. Te regulacje, pewną koncepcję rozwiązania tego powinien posiadać przede wszystkim Wydział Oświaty. Ja z dobrą wolą założę, że posiada. Natomiast byłoby chyba potrzeba, aby ten pomysł na wybrnięcie z tej trudnej sytuacji zyskał rangę jakby wyższą, czyli w formie uchwały Rady Miejskiej, w której zostaną określone priorytety, jakimi będziemy się kierować. I tu absolutne pierwszeństwo musi być przyznane nauczycielom czynnym, młodym, tym, dla których jest to jedyne źródło utrzymania, ponieważ no, jest nienormalna sytuacja, że są nauczyciele młodzi po studiach, dobrze przygotowani, którzy od lat nie mogą nigdzie dobić się umowy o pracę i pełnego etatu. Są nauczyciele, którzy przez długi okres czasu pracują ciągle na umowach czasowych. Ja oczywiście te regulacje, one nie są wymierzone i nie mają być wymierzone w nauczycieli emerytów, bo wiadomo, że emerytura nauczycielska nie jest bogata i na pewno każdy chce sobie dorobić. Natomiast w tej sytuacji, z jaką obecnie mamy do czynienia, uważam, że Rada Miejska powinna wprowadzić regulacje, które dadzą pierwszeństwo tym, którzy takiego upoważnienia, takiego zabezpieczenia jak emerytura czy prawa emerytalne jeszcze ciągle nie mają. Nawet tutaj w naszych sugestiach co do zmiany w projekcie uchwały nawet zaproponujemy taki zapis. Zacytuję go. Oczywiście on może być tutaj troszeczkę zmieniony, ale w tym kierunku chcemy iść. Nie dopuszcza się możliwości zatrudnienia emerytów w przypadku braku pracy dla nauczycieli dyplomowanych, mianowanych i kontraktowych. Więc w tym kierunku też chcemy pójść, więc o tym też poważnie myślimy. W konferencji prasowej chciałbym udzielić informacji na temat aktualnej sytuacji i oceny realizacji programu Kawka. Jak pamiętamy, realizacja tego programu dotyczyła podłączenia wielu kamienic zasobów komunalnych do systemu ogrzewania OPEC. W roku ubiegłym została podłączona grupa kamienic. Poskutkowało to oczywiście wzrostami czynszów o 100-150%, nawet w niektórych przypadkach do 200%. Najwyższe czynsze osiągały poziom 1600 zł w skali całego roku na miesiąc. Jest to olbrzymia kwota, która oczywiście nie jest możliwa do opłacenia. Co się stało w ostatnim czasie? W ostatnim czasie odbyło się posiedzenie Komisji Mieszkaniowej, na której to żeśmy analizowali szczegółowo problem realizacji tego zadania. Uważamy, że całe zadanie zostało źle przygotowane.
źle skalkulowane, a główne obciążenia zostały przeniesione na mieszkańców, co jest rzeczą no, w zasadzie no, bardzo krzywdzącą. Oczywiście został złożony wniosek na Komisji Mieszkaniowej, który wniosek zaakceptowany przez całą Komisję Mieszkaniową, zobowiązujący prezydenta do renegocjacji stawek opłaty za ciepło ze spółką OPEC, dlatego że główna wina została zrzucona przez zarządcę nieruchomości, przez prezesa MPGN-u na spółkę OPEC, której to zarzucono ustalenie tak wysokich stawek ciepła, 2,5-krotna wysokość zamówionej mocy, jest to rzecz jak gdyby mocno zawyżona, która powoduje, skutkuje tak wysokimi opłatami. Z tego też względu pan prezydent, pomimo tego, że nie chciał wcześniej powołać specjalnej komisji do spraw negocjacji wysokości tych stawek czynszu, będzie zobowiązany na skutek tego wniosku podjęcia się rozmów ze spółką OPEC, aby zastosować w odpowiedniej wysokości stawki za opłaty tego ciepła dostosowane, uwzględniające także tą inwestycję w rozłożeniu na wiele lat, a nie w ciągu do zapłacenia w ciągu roku z głównym obciążeniem przenoszonym na mieszkańców, bo jest to rzecz, szanowni państwo, niestety, ale strasznie krzywdząca. Wiemy, jaki jest bunt wielki wśród mieszkańców, którzy mają do zapłacenia co miesiąc 1500 zł czynszu.